Akcja Caritas w Polsce, Kromka Chleba, jest takim znakiem, symbolem solidarności z ludźmi ubogimi. W Polsce, według danych, mamy 2,5 miliona ludzi ubogich. Caritas w Polsce posiada ponad 1000 ośrodków i 5000 parafialnych zespołów Caritas. I dzięki tym ośrodkom i pracy parafialnych zespołów Caritas wspieramy ludzi ubogich. W domach samotnej matki, poprzez stołówki dla ludzi ubogich, w różnych ośrodkach charytatywnych. Na znak solidarności z osobami ubogimi wolontariusze przygotują w niedługim czasie marsze, które mają zwrócić uwagę właśnie na ubóstwo ludzi cierpiących z powodu braku nawet żywności. Będą się dzielić na ulicach, na rynkach, chlebem z innymi. Będą również odprawiane msze święte, gdzie wierni razem z parafialnymi zespołami Caritas będą również dzielić się chlebem. Chrystus utożsamiał się zawsze i utożsamia się z ludźmi ubogimi. Dlatego nie bójmy się nigdy naśladować Chrystusa, pomagając tym, którzy znaleźli się w gorszej sytuacji od nas.